prezentacja kolejnej wołowiny w dieslu w automacie. Tak, tak, nietypowa na naszą ofertę, ale chcemy coś nowszego, no to niestety pozostają nam diesle, jeżeli chodzi o rynek europejski. V60, 14 rok produkcji, modelowo jest to 15. Dwulitrowy diesel, czterocylindrowy, na podwójnej turbinie, 181 koni. Automat TF81 bodajże, 8-biegowy, 8-stopniowy, także tutaj naprawdę jest bardzo dobra ekonomika podróżowania tym samochodem. Spalanie poniżej 6 to jest bezproblemowe do osiągnięcia. Auto sprowadzone z Belgii rok temu bodajże. Zarejestrowany samochód od naszego mechanika, od Adama Cerana. Egzemplarz bezwypadkowy. Z tego co pamiętam, lakierowane trzy elementy z prawej strony, ale tak jak przejdziemy do miernika lakieru, to sobie zobaczycie. Oznaczenie silnika D4. Mówię, modelowo jest to już 15 rok, macie, zobaczcie, inne końcówki, inne lampy z przodu. Auto jest dosyć dobrze wyposażone, jest na bardzo ładnych 18-calowych felgach z bardzo ładnymi oponami. Mamy światła do jazdy dziennej LEDy, nie mamy ksenonów, ale mamy za to czujniki parkowania z przodu, z tyłu. Mamy tempomat, mamy zegary TFT, mamy odgrzewane fotele. Mamy nawigację, także jest dosyć fajnie wyposażony egzemplarz w bardzo ładnym czarnym kolorze i co najważniejsze, na tym kolorze jest bardzo mało jakichś uszkodzeń lakieru, bardzo ładnie się ten lakier prezentuje. Przebieg samochodu 187 tysięcy km, wszystko udokumentowane, to też zaraz pokażę na filmie. Przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej. Zaczniemy sobie od lewego błotnika. Widzicie, oryginał, drzwi, oryginał, oryginał, błotnik tylny, oryginał, tutaj w newralgicznym punkcie jeszcze sprawdzimy, oryginał, tylna klapa, oryginał, no i tutaj mamy elementy malowane, tylny prawy błotnik, 160, 150, 400, 200, także tutaj jakieś było delikatne pewnie zarysowanie. Drzwi lakierowane, 180, drugi lakier, 180, 170, drugi lakier, także dwoje drzwi i tylny błotnik lakierowany, przedni błotnik w oryginale. I tutaj wrócę jeszcze do tego elementu, bo zaraz ktoś napisze, że 400 to jest szpachla. 400 to nie jest szpachla, to jest tak naprawdę drugi lakier. Jeżeli było delikatne tutaj zagniecenie, no to może być po prostu grubiej. Prawdopodobnie tutaj było zarysowanie. Musiało to być malowane już dawno, dawno temu, bo są jakieś drobne zarysowania na tym lakierze, także to nie było na pewno lakierowane niedawno. Jeszcze maska. Maskę mamy mniejszą grubość, bo jest aluminiowa, 80 mikronów. Także podsumowując, mamy trzy elementy malowane, drugi lakier. Także auto po jakiejś niewielkiej, podejrzewam, że parkingowej obcierce. Jeżeli chodzi o opony, zaraz zobaczę z którego roku. Niestety nie widzę rocznika na oponach. Bieżnikowo w stanie praktycznie jak nowe. Auto, mówię, bez jakichś większych uszkodzeń lakierniczych. Żadnych tak naprawdę zarysowań. Oczywiście czarny kolor wymagałby tam korekty lakieru, jeżeli ktoś by chciał, żeby ten lakier był w stanie perfekcyjnym. Ale mówię, auto naprawdę mega, mega zadbane. Przechodzimy do wnętrza. Wnętrze w pełnych skórach, czarne skóry, matowe, niewyślizgane, tak jak widzicie, wszystko w środku wygląda naprawdę bardzo świeżo. Jak widzicie, mamy elektryczny fotel z pamięcią, mamy elektrycznie składane lusterka. Oczywiście przy dużych mrozach warto sobie tą funkcję wyłączyć, można samemu tą funkcję wyłączyć. Mamy już elektroniczne zegary, tak jak widzicie, TFT, można sobie zmieniać motywy tych zegarów, 187 dokładnie przebiegu, elektroniczny ręczny, mówię, skrzynia już 8-stopniowa, mamy nawigację, mamy czujniki parkowania z przodu, z tyłu, podgrzewane przednie fotele, już naprawdę samochód fajnie wyposażony. Fotel kierowca, jak widzicie, no kompletnie nie ma żadnych śladów zużycia, wygląda wręcz idealnie. W bagażniku nie mamy kół, nie ma do tego auta drugiego kompletu kół. Przypominam, samochód jest od naszego mechanika, także tutaj, no mówię, to nie w naszej gestii jest tak naprawdę, żeby był drugi komplet kół. Tutaj mamy tylko i wyłącznie te felgi, które widzicie, i opony letnie, ale opony w bardzo ładnym stanie. Bagażnik dosyć fajny, pojemny,
Nie jest to na pewno duże kombi. Duże kombi to jest V70, V60, to jest takie małe kombi, ale naprawdę na tle konkurencji bardzo ma fajne rozwiązania, na przykład rozkładanie tylnych siedzeń i tworzenie równej podłogi. Nie trzeba tam nic kombinować, jednym ruchem tak naprawdę rozkładamy sobie fotele. Przejdziemy sobie do dokumentacji samochodu. Dokumentacja jest taka standardowa na rynek zachodni. Mamy dwa komplety kluczy, mamy serwisy wszystkie robione VASO, czyli serwisy, tak jak widzicie, Volvo Service, i oczywiście long life stosowany, czyli co 30 tysięcy km. Ja tego nie pochwalam, no ale niestety no, tak się serwisuje samochody na zachodzie i taka, nic z tym tak naprawdę nie poradzimy. Ostatni serwis, jak widzicie, był robiony niedawno, w lutym, przy 187, macie wymienione wszystkie filtry i olej oczywiście Millers, już znacie z moich filmików, że tylko ten olej nasz mechanik stosuje, 0W30, tutaj jest zalany. Tak prezentuje się wołowina z tej strony. Wygląda naprawdę, wnętrze jest bardzo, bardzo zadbane. Z winu jest to wersja Sumum, czyli praktycznie najbogatsza. Wiadomo, mamy jeszcze wersję Inscription, ale mówię, tutaj dziwnie skonfigurowany samochód, bo nie ma ksenonów. Aczkolwiek no, znam takie przypadki, że celowo tak ktoś sobie skonfigurował samochód, żeby mieć tańsze żarówki, możecie w to wierzyć albo nie. No tutaj nie ma spryskiwaczy, także tych ksenonów nie powinno być. Tak samo macie pokrętło od ustawiania wysokości świateł, także autofabrycznie z winu też tych ksenonów nie ma. Tak wyjechało z fabryki, mówię, dosyć bogata wersja. Mówię, bardzo ładnie się prezentuje w czarnym kolorze. Cena tego samochodu będzie w granicach 51-52 tysięcy. Na gotowo, samochód wystawiamy na samochód fakturę VAT marży, także nie ma opłaty skarbowej. Auto z pewnego źródła, w bardzo dobrym stanie, z pełną historią tak naprawdę serwisową, jest świeżo po serwisie. Co można zrobić w samochodzie? No to zmienić olej w skrzyni oczywiście. Jeżeli ktoś będzie konkretnie zainteresowany, to oczywiście ten olej w skrzyni możemy zmienić w tym egzemplarzu gratis. I tutaj na pewno Adam pozwoli na wymianę oleju w skrzyni, nie jest to jakiś tam duży koszt, a warto, że tak powiem, ten olej zmieniać. Niestety Volvo, jeżeli auto było serwisowane VASO, no to Volvo nie zaleca wymiany tego oleju, co niestety jest, no, czyni dużo zła. Dobra, koniec ględzenia, lecimy, zobaczymy sobie V60 z Belgii od spodu, jak wygląda podwozie auta. Zobaczymy podwozie. Wydech oryginalny, w bardzo fajnym stanie, i to nie są imitacje nakładek, tak jak w niektórych modelach samochodów, tylko tak jak widzicie, faktycznie mamy dwie końcówki. Korozja, pomimo że auto z Belgii, tak jak widzicie na wydechu, porównywalna bym powiedział jak przy autach ze Szwecji. I tutaj mamy samochód z 14 roku produkcyjnego, modelowo jest 15. Takie delikatne uszkodzenie zderzaka. Gdzieś jakiś wysoki krawężnik musiał być zahaczony. Tak się prezentuje wołowina od spodu. Wszystkie osłony komplet. Nic tutaj nie jest pourywane. Tak jak auto powinno wyglądać, tak wygląda od spodu. Standardowo zapraszam wszystkich do subskrypcji naszego kanału i do obserwacji nas na Facebooku. Zobaczcie, bieżnik opony. Tak jak mówiłem, w bardzo ładnym stanie. Klikajcie, subskrybuj i oglądajcie wszystkie najświeższe dostawy. Wszystko, co się u nas dzieje, jest na Facebooku i na YouTubie. Pozdrawiam.